Aloha, właśnie dojechałem i jestem na miejscu, o którym nie miałem pojęcia do dzisiaj rana, aż się przykombinowałem, co by tu robić w sobotę. Ciepłą, fajną to jestem. W internecie jakoś po wpisaniu nazwy tej miejscówki za dużo nie znalazłem. Bynajmniej po naszemu. Po niemiecku tam na Wikipedii było, ale z czego tylko zrozumiałem jakąś tam legendę, że jakieś dwa olbrzymy z dwóch gór się kłóciły, rzucały się kamieniami, jeden przegrał, drugi wygrał, no bo ten jeden miał więcej amunicji, nie? Taka bajka. No, jeszcze trochę ochrypły mam głos po przeziębieniu. No już obracam kamerę i lecimy do góry. Przebiłem sobie na sportówkę, z tym, że nie mam podglądu, bo zapomniałem ładowarki wziąć z Polski, a to się tak głupio ładuje. Lecimy z tematem. Skałki, można łazić po nich. Ciekawa sprawa. Ludu nie brakuje. No, by się na głowie przydała kamera, tak? No, bajer niezły, tak jakby nie było. Halo! Ja unten! Jonas! A bist du in der 1 plus Höhle? Jak to wysoko jest. Cholera wija, ja bez wody. Termos z kawą, herbatą. Zostaw w chacie. Oj, daje w nogi, daje. A ja wkrótce. Całkiem niepotrzebnie. Trzeba było w aucie zostawić. Ależ mi się nie chciało, jak wyszedłem po 50 metrów wracać. Coraz to większe te kamyczki. O kurwa. Idzie sobie się ściągnąć, pauza. Ej, chyba się spociłem trochę. To nie ma końca. Dwa ujęcia. Można lecieć. Czyli tam już jest szczyt szczytów. Wow. Coraz bliżej święta. Mają ludzie odwagę z dziećmi iść, takimi małymi. Nein, du musst hierher. No jest mościk. Się okazało, że to nie koniec. O. I tam grzybki są. O. I tam dalej trzeba iść. A czy trzeba? Kto to chce? Ty już takie wilgachne. Taka mole, że ho ho. Selekcja naturalna.
Ja zapierdalam jak emerytowany Spiderman. O, tam już ludzie. To już końcowo tego szaleńczego wspinania się. O. Łatwy sposób, żeby zapomnieć o mandacie i o wszystkim innym. No, pora wrócić na kanona, bo tam i tak ciąg dalszy jeszcze będzie. Brak słów. Ile to miało metrów, nie wiem, ale bardzo fajne, polecam. Na dole nazwa, bo nie pamiętam, tylko sobie z rana sprawdziłem. No a tu już nie ma co, po kamykach. Tu już jest koniec. Słodka informacja. Jak się okazało, w połowie jest sklep, a przede mną jeszcze większe skały, co jest wręcz, wydawałoby się niemożliwe. No ale patrzcie. Żeby wam pokazać, jakie to jest wielkie, to może kamerę ustawię na pieńku tutaj. Mikrofon nie mam wireless, usuwałem do plecaka, go używam ze sportówką, no ale chodzi o to, żebyście zobaczyli. Więc jak ja mam 1,90 m, to co ma więcej? I lecę dalej. Miałem dzisiaj jeszcze na zamek jechać, ale no nie będę miał siły. A tu ludzie się wspinają. Czyli jestem w punkcie 7, idę do 8 i potem wracam. A na górze lipa. Droga i nic nie ma. No i skoro nic nie ma, to wracam tą samą ścieżką, tam na bok jeszcze też widać jakieś kamolce, ale całe takie pozarastane zielone, a że chcę trzasnąć jeszcze parę ujęć, między innymi z tego mostku, to się wrócę tą drogą, którą szedłem, tylko już nie przez kamienie, tylko bocznymi. Dotarłem do mostku. Oblegany most, trochę ślisko po liściach. Także wbijam. Jak się uda rozstawić, to się rozstawię i coś tu z timelapsuję. Bynajmniej, że mam 13 lat. Także wbijam. Najlepszy pachnięty, pora zbierać się na zakupy. I tym oto pięknym, lesistym akcentem powoli zakończam tego vloga w drodze do samochodu. Także jeśli już nic ciekawego się nie wydarzy po drodze jednej czy drugiej, to widzimy się następnym razem. Dzięki za oglądanie i ła, ła.
Sayonara.